Dała się ta szkółka? Tak pytam się, bo widzę tutaj po tych ilości osób, że to w tym roku bardzo dobrze wypaliło. Bardzo dobrze wypaliło, udało się. Mieliśmy prawie 50 uczestników naszej szkółki. No i chętni są na przyszły rok, na to wygląda. Warto robić? No oczywiście, że warto, jak najbardziej. No, z młodzieżą trzeba pracować. Mówię, nie tylko szkoła, nie tylko zajęcia pozalekcyjne, ale również jakaś rekreacja, sport. To jest potrzebne na co dzień. Widać tak po nich, że biorą się tak do pracy, jak przychodzą tutaj trenować? Nikt ich tutaj do niczego nie zmusza. Są bardzo chętnie po prostu trenują, wykonują wszystkie te ćwiczenia zgodnie z instrukcją naszych trenerów. Także wszystko jest okej. To co, już myślicie o przyszłym roku? No oczywiście, jak najbardziej, myślimy o przyszłym roku. Myślę, że znowu jakaś pomoc nam się trafi. Będziemy oczywiście się starać o jakieś dofinansowanie i myślę, że na pewno będziemy ruszać z tym projektem. A ja jeszcze chciałbym, jeżeli mogę, chciałbym oficjalnie tak przed kamerami, bo również telewizji Lubsat powinienem podziękować, że nas tutaj odwiedza, regularnie nas pokazuje. Chciałbym podziękować oczywiście moim wszystkim trenerom, kolegom z mojego towarzystwa tenisowego. Także no, myślę, że wypali to na przyszły rok, będziemy również się widzieli na kortach. Dziękuję bardzo. Szósta edycja naszej szkółki dobiega końca, letniej, wakacyjnej oczywiście. Witam serdecznie moich tenisistów, rodziców, pana burmistrza, no i oczywiście kibiców tenisa. Także zajęcia się odbywały regularnie, co poniedziałek, co środę. Wszystko się szczęśliwie skończyło, nie nabawiliśmy się żadnych kontuzji. A czy trochę się nauczyliście grać tenisa, czy nie? Tak. Super, brawo. Poproszę teraz pana burmistrza, moich kolegów z towarzystwa tenisowego. Będziemy wam teraz wręczać pamiątkowe upominki. Właśnie w związku z naszym zakończeniem naszej szkółki. Czy ja później tak jeszcze zanim dekoracja, to pozwólcie kochani, że ja parę słów podziękuję wam, głównym aktorom. Już w tym roku to była szósta edycja. Czy jest ktoś taki, co 6 lat w szkółce uczestniczył? Nie ma, ci już są w szkole. Ja chyba. A nie w szkółce. O. Pięciolatek. Widzicie, to już szósty rok i z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować wam, rodzicom i wszystkim tym, którzy dbają o to, żeby ta szkółka funkcjonowała. Niestety jest ona tylko letnia, wakacyjna, ale zobaczcie, już wakacje dla niektórych się kończą i w poniedziałek trzeba iść do szkoły. Myślę, że dzisiaj prezes nie będzie przyjmował zapisów, ale już od poniedziałku to na drugi rok zacznie przyjmować zapisy do następnej szkółki. Gratuluję tym wszystkim wytrwałym, którzy dotrwali do końca i tak jak słyszałem, odpowiedź jasną i wyraźną. Tak umiemy grać w tenis. Tak? No i tak trzymać. Jeszcze raz gratulacje. Pierwszy dyplom dla Anny Bankiewicz. To nie ma to szkoły. Ona bierze dla pani i dla... Ania, tak? Gratulacje. I dostaniesz... Ania dostanie 3, bo koleżankom jeszcze wejdzie. To dla Kingi, tak? Przekażesz? Ania dostanie jeszcze fotografię piękną. Proszę bardzo, to ci już nie dam. Dla tamtych czekoladek. Maria Bizoń. Marysia. Powrócę, nie powiedziemy. Marysia, piąta. Gratulacje. Ty sama przychodziłaś, czy z mamusią, czy z tatusiem? Nie, z mamusią. Stasiu Bodzek. Stasia? Nie ma Stasia? Odebrać do Stasia. Odebrać. To prosimy, to prosimy. Damy ci, zobaczymy zdjęcie. Damy ci do rączki. Nie, Stasiu nie ma zdjęcia. Nie ma. Czekasz Stasiowi? Krótkiego. Nie. Kacper Cebula.
pierwszy rok, czy już drogi? To już jest zawodnik. Zawodnik. Zosia Chodakiewicz. Zosia nie ma. Aha, to ja odbieram. Ale tu ja pan Marek. Jeszcze medal. A, co to się miało! Zdjęcia nie miała. Zdjęcia nie miała. Nie było coś. Nie było coś. Nie było coś. Jest? Nie. No dobra, dobra, dobra. Później będzie za nami dobra. Adaś Dumżalski. Pierwszy rok? Czwarty rok na skórze. Nie wiem. Adaś mówi, że 4 lata już uczęszczał do szkoły. Zobaczcie. Mikołaj Gantarczyk. Nie. Piąta. Gratulacje. A ty który raz? Drugi czy trzeci? Ja już tak dobrze nie pamiętam. Ale w tamtym roku sprawdzimy, też byłem. Sprawdzimy ja w archiwum. Pamiętam. Sprawdzimy w archiwum. Drugi czy trzeci? Bo dobrze nie pamiętam. Drugi. Błażej Gil. A to będzie od razu na dobrą miłę. Za brata. Piąta. Gratulacje jeszcze za siostrę. A Kasia Gil jest? Jest. Czyli weźmie, tak? O, nie, ona dobrze. Bierze. Ona bierze. A oni mieli zdjęcia. Zobaczcie. A nie. I proszę bardzo. Ale tylko dwa. Dobrze jest, dobrze. Trzy medale. Mieliśmy trójkę z jednej rodzinki. Piotr Gregorczyk. Piotruś, spokojnie, spokojnie, zdąży. Wylecisz. Piąta, gratulacje. Piotruś, piąteczka. Super, mi się z tobą trenowało. Proszę bardzo. Antoś Grzybowski. Antoś szybciutko! Co? Leć tam. O medal, o medal najpierw, Antoś. I teraz medal. Gratulacje. Dyplomik. Zdjęcie. Czekaj, jeszcze dostaniesz. No idę do ciebie. Idę, Antoś, do ciebie. To, jak nie byłeś na zdjęciu, to nie ma. Tutaj. A i byłeś przy medalu. Piątka. Piątka i super. Jeszcze coś słuchaj. Domżalski. Ale trzymaj, zdjęcie bez zuby. Brawo, synie. Ja wyczytywałem, było wiesz, takie zamierzenie, że ciężko było złapać, wiesz, czy byli Dawid Chyziak. Zdjęcie. Już jest. Pokolenie, które powinno przychodzić regularnie. Zawodowiec. Tak jest. Zawodowiec. Gratuluję. Ile razy? Dawid Klak. To czyni, to a kto odbierze? Kto odbierze? Natalka. Natalka chodź. To dla Dawida. Dla jego jeszcze będzie Jagoda i Natalia. Proszę, proszę. Jagódka. Jagódka, chodź raz dla ciebie. Raz dla ciebie. No. Patrzcie, czekajcie. Czekajcie. Piątka. A, teraz medal. Myśmy z Jagodą też pięknie trenowali. Super trenowaliśmy, prawda? Proszę.